To się kameruje. To się kameruje. Teraz to nie wyjadę w pięciotonówkę. Witam was w kolejnym odcinku. Witamy. Dawno nie było, w Gruzie zimno, nie ma czasu, noc, wiecie te sprawy. Czasu nie ma, kręcimy, o Stachu grzeje świece. Jak grzeje świece, może zapali. Aż się iskrzy na akumulatorze. A tak, nie wiem gdzie. Akumulatory to bardzo dobre są. Nic nie świeci się. W tym roku nie, to dwa lata temu. Miniałem. Rok temu coś nie mógł dźwigać, co ci pomagałem wtedy. Szwagrem. Ale w tym, w którymś z tych. W tym? W Rusku, no. A, bo je te wziąłem do 60. No, dobra, przekładałeś. Dobra, palę. Grzej. Nawet dymka nie puszcza. O! Zdrowoj! Zdrowiutki. Błota nie ma, bo zamarznięte. O, lód. Wszystko zamarznięte, kurczę. O, szyby nadal nie ma po opryskach. Lepsza widoczność jest. Lepsza widoczność. Tu nie ma, po opryskach nie ma, cały czas. Jedziemy, nagramy wam jakiś odcineczek luźny, coś na spontanie, coś porobimy. Bo akurat mamy sobotę wolne. Widzicie, wróciło się do roboty i... A co tu się stanęło? Naprawiło się. Nie chcecie amortyzatorów? Nówki nieśmigane. Tak, w dobrym stanie, ale 100 zł za sztukę, o zobaczcie, patrzcie jak trzymają. Jednorazowe, na jednorazowe progi tylko. No ty, za flaszkę. Tak, za flaszkę i szwagier odda. To ostatnio z oprysku. To do ostatnich oprysków? Bo baczka była tona. Właśnie. Ty tym dało. Ty dało, kurczę. Ale to jest sport. Ale to znaczy, że moje spawy się nie ten. No nie, wygiało tylko ten kątownik. Trudno, dobra. Przeszkodliwa oblata jeszcze. Co ma nie oblatać, kurczę. Moim zdaniem trzeba na dach i to jeździ po... No jak? Spawy nie popękały gdzieś? Nie, tylko tu troszkę. Ale tyle to pikuś, no. O, jak jesteśmy na początku odcinka, to zostawcie łapkę i suba. Zawsze chciałem wam to powiedzieć i nigdy nie powiedziałem. Także jak ktoś, komuś się podoba odcinek, to zostawcie łapkę, no i subskrypcję, tak? To nie, Stachu? Tak. No właśnie. Wjeżdżamy ryżką maszyną, reją. Kurczę. To jest, to jest. Co się bawi? Mało ta bizona. Na ile? 15 hektarów? Do koszenia? To z twoich tam. Łącznie. No. Ale nie ma już skąd dobierać. Jedziemy. Trzeba jechać na inną wioskę, dobierać dzierżaw. Ja się mówię, mówię do Janka, mówię na zemio. No, zobaczcie, jak wszystko się żyje, kurczę. Zima to jest jednak depresyjny moment. O, Jesus. Zima to depresja, mówię. Depresyjny moment. Zobaczcie, jak idziemy, bo szyby nie ma w Rusku ten tygodnie. Wszyscy się mieścimy. Jest luksus. A dopiero żeby tu bizony na jęczmie jechali. Kurwa, to człowieku. I jak to chłopie zleciało, to człowieku jak klaśnięcie. No ja nie wiem, mamy grudzień, czekaj, kiedy to było? 5 miesięcy temu. Szybko. No, fuu. 5 miesięcy jak mordy strzeli i już. No i dojechaliśmy na punkt skupu. Zobaczcie, rzepka. Coś tam jest. O, po Bogu jedzie. Nie widzi. Boguś się. O kurwa. Wychodzisz? Wychodzę, czekaj, no. O. Dobra, jest luksus. Up. Ale twardo. Dobry. Jedziemy. Pan Boguś tutaj docina. Idziemy do pana Bogusia. Zobaczcie, co tam u pana Bogusia. O. Dobry! Będzie szło, dzień dobry. A ja wiem. Przejechaliśmy. Zmarznięta ziemia jest. Zmarznięta, nagrać no. Odcinek i zobaczymy co tu się dzieje. Chyba się nie wyrwie, kurde. Forc. Ja by kurde tym kultywatorem zruszył. O, to tak. To by resztę zgarnął, nie? To jest zmarznięta, to jest ziemia. Jest. No właśnie ciekawe czy się będzie wyrywało. No mi się wydaje, że nie. Jak, co miał mówić? Nie. Coś tam jest. Oglądał pan ten serial?
Oglądałem. I co, wszystkie odcinki? Wszystkie. Grzesiek pokazał? Dobre wyszło, nie? No znalazł to na tym, przez telefon wziął tam. Na pokazu, no bo ja tam Grzesiekowi też pisałem, że mieliśmy. W telewizorze. No, to na ten, na telewizor puścił. Tak. No. I co, dobre jaja, nie? Wyszło dobre, fajnie. Tak na spontanie akcja, kurczę. Ale jaja, już grudzień, kurna, dopiero żeśmy tu jęczmień mucili, nie? Zleciało jak jeden dzień. Teraz nie ma czasu, człowiek do roboty poszedł, po południu wraca noc. Nie ma co nawet, nie ma czasu nawet nic zrobić. Nagrane, to zobaczymy, co tu się dzieje. Ale... No widziałem w nocy to... Przejechałem. Nie, coś, bo to na wierzchu jest. Coś tam to idzie. Tak. No, ale to w ogóle... To na wierzchu jest, tak. Bo to jest nawet nie rusza to. W spodzie to też ma. Jak ziemniaki to. Ale na wierzchu... To... No powiedz... Nie wolno przeklinać teraz. Właśnie, będziesz dostaniesz bana, kurwa, na fejsa. Będziesz zbanowany, miał twarz. Będzie Piotruś, taki głos. To jestem Piotr. Ale teraz na Ukrainę lepiej nie inwestować, bo Putin w styczniu może wjechać. On tam wjeżdża i wyjeżdża. Oś tam jakieś resztki. Padniemy po Rzemysławowi, nagramy odcinek i przygotujemy podorkę. Piotruś, chcesz granata dostać? Mam tu cztery w rękę. Z liśćmi. Tak. Liśćmi, nie liśćmi. O, jakbyście chcieli, Stachu, sprzedaj jeziorko pod stołem. Jak chcecie. Na podwórko śmiało. Cena do dogadania. Kurwa. Cena do dogadania. Także, Stachu, ile masz tej pszenicy jeszcze? 6 ton? Było. Spadło trochę. Ja już 5 ton sprzedałem. No to dobrze, szczepionka została i... Piotruś też ma jakieś przężyto. Przężyto, 2 tony. Tak. Jeszcze jest. Wymieszane z piachem. Przecież każdy widział. No. To co ja mam się chwalić? Przecież każdy widział, jaka licha pszenica była. To ma tam z chwastami wymieszane. Z chwastami czyściutka. Wszystko sprzedane. Ja tam się nie szypałem od razu na sel. Był klient, to trzeba było sprzedawać, no. Skóry jajka niosą na nie. Skóry to już z jajka, to już zjedzone i dawno już w obiegu. Dawno już w obiegu. Leci? To się kameruje, Piotruś, to było widać. No, ciekawe jak będzie to... Ciekawe jak będzie to widać. Ciekawe jak będzie to widać. O, ty gnoju, chcesz solówę? Wyrwę ci jak tego chwast. Wyrwałem chwasta. Rdes. Jak ten rdes błagał. O litość. Pociorami po nim tak. Kapitan Bomba. Klasyka. Zlinczować go. Bulwa. Jak to? Śmiesznie to brzmi. Maciek tak mówi na Karzywa. Ziemniaki. Bulwy. Zebraliśmy bulwy. Pozdrawiacie jak będziesz oglądał. Bulwy. Zobacz jaka bulwa się trafiła. Bogata. Ale zobacz ile jeszcze by urosła. No. Ale była bulwa. Co? Dobry konar. No, konar płonie. Ale idzie ruska maszyna. Słuchaj, co powiedz. Wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzi. Powiedz tatusiowi, co ci dolega? Prawizna, możemy zaspawać. Matka się zaspawa, to teraz nie dyga. Tu jeszcze coś będzie, z tej strony. Na krew z nosa. Będzie dużo. Jak krew z nosa. I tak tu się żyje na tej wsi. Nie chce ktoś oddać mi pola w dzierżawę. Potrzebuję. Stach potrzebuje mimo hektara. Bo Stachu mimo hektara. Dawaj tę łąkę, on na wiosnę jak znalazł. Akurat podeschło, nie trzeba będzie randupować. Jęczmionek się zasieje. Panie luksus. A potem Bartek. Memory fine. I sypiemy na tyra. Ale to byłoby fajnie, bo wiesz, tutaj byś na eleganckości wjechał. To jest plus, masz taki tu na polach, nie? Że wiesz, że tirem podjedzie i...
pakujesz na tira i wiesz. Nie. Co by było? Jakbyś cały pas ten zdziabał. O, zobacz, jaki agent się trafi znowu. Łap, Piotruś. No tu są dobre, zobacz, to są sztuki fajne. A tam balotki jakieś wiedzą. Piotruś pierwszy raz siada sam do Ruska. Siadaj, ogarniesz, Piotruś, prosta konstrukcja. No dawaj. A nie wrzucisz. Nie jeździłeś przecież Ruskim, odpalisz go. Masę ty załącz. No, gazuj tam. Dwie kierunki, kurwa. Gdzie kierunki, Piotr? Co ty? Nie, nie dojdzie, czekaj, nie podpowiadaj. Nie podpowiadam nic. Pojadę. Mówiłem, że jest odciągnik, ale... Dobra, grzej pan tę maszynę. Zamknij modę. Powoli muszę dojść. Stachu, o ile zakład, że nie odpali? Nie wiem, jak ty mi się zakładać. Już przewaliłeś. Nie zawiedź mnie. Ta biedny, tyle ziorka sprzedaj, biedny. Bogaty będę, jak będzie saletra stała u mnie na placu. Na razie to nie jest. Okay, to ja dojdę. Dobra, jak Piotruś dojdziesz, to daj znać, to pokażę widzom. To sufitu bardzo nie wiem. Jak będziesz dochodził. Ślepakami przez szybę. Przez... Jak no. Piotruś, odpalasz samochód? No pal! Jak odpalasz samochód? Gazem, gazem! Piotruś, kurwa, jak ty chcesz ciągnik kupić? Trzeba wiele do nauki. Już zakleszczona skrzynia, wracamy na wstecznym. Jeszcze! A tu zakleszczona skrzynia, wracamy na wstecznym. Dobra! Przez chwilę nie patrzyłem. Bo bym zachował rozrzut. Nie wiem, o co chodzi, źle skręciłem. Dyszel by pink. Dawaj ty tu. Ja same duże zbieram. Pakujemy się do tyłu. Dzida. Już ciemno się robi. 16 dochodzi. Czuj coś? Ma jakieś obciążenie? Czy nic? O, same liście praktycznie. Nie? No, trochę tak. Te grubsze jest na podwieżę. Ale żuwa na tygodnie i będzie. O. Zima, proszę państwa. Zimno. Szwagier jeszcze dubie. Jak? Do północy. Zdążysz. Schodzi z do tym. Do północy na pewno zdążę. No, młoda godzina, dopiero 16. Barbary dzisiaj. Trzeba się napić. Co? Trzeba się napić po to święto. Trzeba, trzeba. No. Żal byłoby nie. No, no nie. Ja. Trzeba opłukać gardło. O. No i dojechaliśmy. Chcieliśmy pokazać z pali konstrukcję. Jak będzie tu grzane, jak będzie remont trzęsiony. Ale nie pokażemy wam, bo stoi tutaj Wolf. Nic. Zobacz, rozkręcił kolejne. Na razie, wziąłem się teraz na przykład. Co chciałem? Kończymy odcinków. Marzę te... Na ten raz istniałą sytuację, to może być niecenzuralne. Manżetę mój złą dali za dużą. Jeszcze zobacz. Powietrze, odepnij mu ten przewód. Wynża, bo my tu nagrywamy koń za ten dudni teraz, wynża. Powiedz co do kamery, bo powiedz do kamery, bo fani się mogą doczekać. Ale na co czekać? No nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek z dnia... Czy ma manżetę? Manżetę ktoś ma do Gulfa? Czy... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek z dnia szwagra, jak się opowiada cały dzień. Chcecie dnia szwagra, co robi? Cały dzień? Jak się można opieprzeć
co, gdzie? Normalnie. No to właśnie pokażemy, jak to robić. Zobaczycie, jak to trzeba robić. Poradnie, jak się opieprzeć cały dzień. No i już. To co, my się żegnamy. Do następnego odcinka. No, no.